mówić, bo że tak powiem, w mówieniu nie jestem jakimś asem, więc niech mówią mówcy. Ja będę raczej starał się śpiewać. Będę trochę opowiadał może o tych poetach, których tutaj będę chciał Państwu zaprezentować. Pierwszym poetą, którego kilka piosenek zaśpiewam, będzie Tadeusz Nowak. No, na Tadeusza Nowaka trafiłem przez zupełny przypadek. Kiedyś na studiach, w latach 90. jeszcze, miałem taką tendencję, że chodziłem sobie po księgarniach. Wtedy się jeszcze chodziło po księgarniach. Że student, że tak powiem, portfel zawsze miał dość bidny, no to się w tych księgarniach wyszukiwały takie książki, które, że tak powiem, są przecenione, tanie, albo w ogóle ich nie chce kupić. No i trafiłem na taki tomik Będę wam cieniem Tadeusza Nowaka. No, nie znałem gościa w ogóle, ale kupiłem, że tak powiem, tomik, zobaczyłem, że wiersze, które tam są, są takie fajne, regularne, nadadzą się na piosenki, zobaczymy, nie? No i tak, że tak powiem, kupiłem ten tomik i co? No i okazało się, że to chyba był strzał w dziesiątkę, bo do tych wierszy Tadeusza Nowaka powstało bardzo dużo piosenek. No i związany w zasadzie z jego poezją jestem do dziś. A tak jako ciekawostkę wam powiem, że kiedyś w 79 roku niejaki Wojciech Wiśniewski przeprowadzał z Tadeuszem Nowakiem wywiad. No i mówi tak, pyta się Tadeusza Nowaka. Większość pana wierszy to piosenki, ballady, kolędy, pastorałki, psalmy o tradycyjnej rytmice nawiązujące do melodyki poezji śpiewanej. Dlaczego tak mało pańskich wierszy jest śpiewanych? A Nowak odpowiada, to już nie moja wina, ale mówiąc poważnie, nie chciałbym, aby moje wiersze były śpiewane jako piosenki. No, więc, a ja dzisiaj dużo Nowaka zaśpiewam, więc ciekawe, co by na to powiedział. Tak więc zaczynamy. Pierwsza piosenka pod